Bo przyjaźni. Przyjaźń oferuje Ci spał nasze radio, proszę Państwa, Tok FM, Eurokącina Ekstra. Zapraszamy do naszego programu Radio Tok FM, Eurokącina Ekstra. Żyj prawdą co dnia. Proszę Państwa, edukacyjny program, Biblia, Słowo Boże, Biblia. To nie o to chodzi, żebyśmy zarzucili Bostok tymi książkami, żebyście czytali na hama. W Ameryce to wiecie Państwo, ludzie malutcy są, małe dzieci, już uczą się tego, co jest, proszę Państwa, na uniwersytecie. A tutaj nawet ten dziennikarz w Radiu Tok FM mówił do tej dębowskiej dziennikarki muzycznej: o tak, tak, on teraz będzie, proszę Państwa, tak, on będzie się teraz uczył opery. No ale to przecież opery, to przecież no, ta dębowska nie jest pieśniarką. Ja jestem pieśniarką, baletnicą, tańcerką, jestem wszystkim poetką. Proszę Państwa, to nie o to chodzi, żebym się wywyższała, no bo wiecie Państwo, Biblia mówi inaczej, że chcieli być mądrymi, stali się głupimi. No, także oglądaj edukacyjną telewizję. Jesiolandia, Elka Wiercielka, Cinderella, Felicja Boska, Elhoff Art 2000, L, Mercedes, Mercedes L, Melodrama, Jesiolandia. Raz jeszcze zapraszamy Państwa serdecznie do naszego programu edukacyjnego. To nauczycie się szybko uczyć. Nauczycie się szybko uczyć. U nas też profesor angielskiego Tomasz Rak mówił, proszę Państwa, to nie to, że kiedyś się Państwo angielskiego nauczą. Teraz, dziś, na tej lekcji, już teraz Państwo się nauczycie. I miał rację, no bo tutaj te Polaczki uczą się, tak jak to Biblia mówi, że będą się uczyć i głupimi będą. Tak uczą się na księży, tak uczą się też na księży świeckich, na świeckich uniwersytetach, na Uniwersytecie Warszawskim, czy tam, że też siedzą w bibliotece uniwersyteckiej na dobre 56. Ja mówię, to chociaż, żeby ktoś wziął poczet papieży, to już by się czegoś tam dowiedział, prawda, że ci papieże tacy, siacy, ale żeby Biblię zaczął czytać, bo tutaj chodzi o Biblię. Proszę Państwa, Biblia w Warszawie jest w śmietniku, wyrzucana jest do śmietnika. Sama widziałam, jak Gedeonici rozdawali pod Pałacem Kultury, rozdawali pod Pałacem do śmietniczek wrzucane. Dlaczego? Dlatego, że w Pałacu Kultury były targi książek. Cały świat zły jest zarzucany książkami. Proszę Państwa, no i po prostu ludzie czytają książki, a Biblię. A to Biblia jest szczególna. Nawet dzisiaj Arabowie, o Arabach dyskusje, proszę Państwa, chcieli powiedzieć o tych swoich świętych książkach, księgach. No nic się nie udało. Jakiś człowiek 5-6 lat, coś tam podpisał. Biblię pisało 40 mężczyzn na przestrzeni 1600 lat. Biblia jest koherentnie jedną myślą powiązana. Królestwo Boże dla całej ludzkości. Biblia jest mądra, jest inteligentna, bo pochodzi od Boga. Autorem jest jej sam Bóg, czyli że to jest list dla Ciebie, od Boga, od Stwórcy list. Uczmy się gestów operowych. Także program edukacyjny. Elka Wiercielka, Elhoff Art 2000, Wiesiolandia. Uczmy. Nie tak jak lecą, proszę Państwa, pazerni, chci, żeby mieć, żeby być. I co z tego? I kopcą te pety pod supermarketami, pod Bubem na Dobrej 56. Tam, gdzie był was papież w roku 1999 i po tej stronie jest tablica Dobrej i po drugiej wołami Roma, Roma, Roma. Tak, gdyby, proszę Państwa, cygano, że do dziadogady, zamiast choćby tego papieża swojego zgłębić, no to oni ku ateizmowi razem z Żydami nakłaniają się. Nie chcą nic, Biblii nie chcą, Boga nie chcą, nam tak śpią, a jeszcze są, bo muszą, bo rodzice kazali. Ale teraz ludzie odchodzą. I pomimo, że teoretycznie no, Warszawa katolicka, Polska jest katolicka rzeczywiście na 95%, to ludzie odchodzą. Chcą być, chcą mieć. I to jest błąd. Pozdrawiamy Państwa. Bóg pokój daje dziś, co przewyższa wszelką myśl i rozprasza troski nasze, w godzie z nim pomaga żyć. Radio Tok FM Eurokącina Ekstra. Radio Tok FM Eurokącina Ekstra.